się nie będę denerwować. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja jestem Danieci i zapraszam was na kolejny filmik, który będzie z osiemnastki. Osiemnastki! Jeszcze mam w styczniu jedną osiemnastkę, która nie jest moja. Jest mojej psiapsi Weroniki. I słuchajcie, nie witałam się jeszcze tutaj z wami nigdy, dlatego że tutaj są drzwi, bo wychodzę i właśnie sobie przypomniałam, że nagrywam dla was vloga z tego. A więc zaczynamy, lecimy do sklepu. Wiem, że dużo osób pisze mi, że nie rozumiecie mojego wstępu, bo tak szybko mówię, a więc mogę go powiedzieć wolniej, ale po co? Po co marnować czas na to, żebym ja wam powiedziała? Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, jestem Donia. To jest ta sama śpiewka cały czas. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że tutaj są napoje na moją osiemnastkę. To jest moja mama na moją osiemnastkę też jest. No idź! No idź do domu. Także tutaj mamy napoje na moją osiemnastkę, która jest już w tym miesiącu, kończę 18 lat. OMG, mam nadzieję, że ten dzień nie nastąpi nigdy. Konto w banku. Dowód. Dowód. A mój outfit wygląda tak. Mega fajen. Chciałam wam pokazać mój outfit ze szkoły jeszcze. Mamy bluzę. Mamy buciki. Ta. Mamy kurtkę. I siadamy do auta. I jedziemy kupić kartkę dla Weroniki. Winiacza. Jakiś ładny, wiecie, opakowanko. I dajemy jej hajs. Hajs jest ważny. Dajemy jej w związku z tym hajs. Tak, to tyle. Może takie? Nie, to jest wiśniacka. 70 jest słodka. Moi drodzy, jestem team ta, a moja mama jest team jakaś inna. Team inna. Team inna. Jeszcze tam się... Cześć moi drodzy, witam was. Jednak was... Albo dobra, wiecie co, tutaj jest... Po tej stronie kuchni jest mniej syf. Mniejszy syf niż po tamtej stronie kuchni. Nie ma syfu. Więc będę nagrywać tutaj. A więc pokażę wam, co kupiłam dla Werki. To znaczy, co moja mama kupiła, bo ja jestem nieletnia i jeszcze nie mogę kupować takich rzeczy. I miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku będę nieletnia. Nadzieja umiera ostatnia, może akurat czas się zatrzyma, albo nie wiem, przestanie bić w innym kierunku. Nigdy nie wiadomo. Dostanie taką kokosową princesę, taką czekoladkę, również kokosową. I kupiłam taki zestaw... Wiecie, to jest torebka do wina, tu jest kartka, tu są życzenia i jest gdzieś kopertka. I jak widzicie, to wszystko pasuje do siebie kolorystycznie, dlatego że ja jestem perfekcjonistką. Nie lubię, jak coś do siebie nie pasuje. Dlatego ja muszę uciekać z liceum, bo nie pasuje tam. Mama się śmieje. Wiecie, że ja do tej pory nie wiem, jak to się stało, że ja jestem w liceum. Mało tego, ja w tym roku piszę maturę. Jak do tego doszło, nie wiem. Tutaj damy to. Tutaj damy to. Przykleimy to. Więc tak, zapakujemy to i imprezę mamy w sobotę. Czyli jeszcze mamy dwa dni. Jeszcze nie wiem, w czym pójdę, bo nie mam kiecki. Bo wszystko jest na mnie za duże. But anyway. Coś się znajdzie, wygrzebie się z szafy. Z czeluści mucha się wygrzebie. Może pójdę w czerwonej, może pójdę w niebieskiej. A może pójdę w tej, co była na studniówce. Możesz. Cześć moi drodzy, wiem, że nie wyglądam może zbyt korzystnie, ale chciałam wam ogłosić, że właśnie przed chwilą jest godzina 14, dzień 18 mojej przyjaciółki. No, 18 jest oczywiście na 18. A ja dorobiłam sobie tego paznokcia małego i tego, bo mi odpadły. A nie mogę sobie zrobić nowych, bo nie mam czasu. Ale tak, słuchajcie, zadbałam o siebie po imprezie już, jak wrócę. Już sobie tutaj odsłoniłam, przyniosłam poduszki i mam tu wodę i wazelinkę do ust. Także zadbałam o siebie, to jest dobrze. Przygotowałam sobie, włączyłam sobie komputer, bo będę się tutaj najprawdopodobniej malować. Idę teraz się myć. Myć włosy i w ogóle.
A teraz zejdę na dół i pokażę wam moje rzeczy, co ubieram. Zbieram taką czarną sukieneczkę, pokażę wam się w niej bardziej później, ona jest taka marszczona. Tutaj mam rajstopki i tą rebeczkę, którą miałam na studniówce, jest prześliczna. Butki mam czarne, tutaj mamy prezencior i co? Siemano, witam was bardzo serdecznie, jestem po prysznicu, umyłam włoski i mam fresh. A więc już lecę, nakładam sobie ten SPF. Potrzebuję go jak powietrza, więc jeżeli ktoś chce mi go sprezentować, bardzo chętnie. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, gdzie mogę go kupić, bardzo chętnie, bo nie ma go nigdzie. U, czy mnie to tak będzie tutaj cały czas przy świetle? Chyba, że zrobię tak, no ale tak to... No dobra, zostawię was tak na chwilkę. Albo może mi się uda zrobić tak ładnie to. No nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że tak jak będzie, nie będzie jakoś fatalnie. Przyszłam do mojego biureczka, mam pędzle, mam miskę, bo ja noszę to w miskach. Miskę kosmetyków. Oczywiście wszystkiego nie użyję i to tak tylko wygląda dużo. Of course, mam płyn micelarny, mam patyczki, jeden mi spadł anyway. I mam tutaj kabel, do którego będę musiała się podłączyć telefonem. I mam oczywiście muzykę. Słuchajcie, ostatnio chyba mnie przewiało, bo nie mogę ruszać głową. Tak mnie boli jakby ramię i szyja. But anyway, mam jeszcze mokre włosy, spięłam je sobie tylko tak, żeby mi nie przeszkadzały tutaj. No i zaczynam się już malować. Nie ma co, trochę odsunę tą lampkę, bo nawet mnie razi bardzo. No i co? Zaczynamy, moi drodzy. Zapraszam was na szybkie przyspieszenie z mojego makijażu. Jestem skończona. Jestem jakby już zrobiona. Takie mam buciki. Tak wyglądam. Jestem oczywiście spsikana od góry do dołu brokatem, bo ja tak lubię. I mój makijaż prezentuje się tak. Zaraz wam pokażę z innej kamerki, żebyście lepiej to widzieli. Więc tak się prezentuje mój makijaż, moje kolczyki. Oczywiście mam cyrkonie, bo ja kocham cyrkonie i w ogóle się świecić.
A więc tak, tak wyglądam. Jestem nawet zadowolona z tego, jak wyglądam. Więc to jest naprawdę szok. I generalnie mam ciemne rajstopy. Niejasne, dlatego że jakoś tak bardziej mi pasowały ciemne. I to tyle. I wychodzimy za 5 minut. 5 minut. Oczywiście mam pierścionek, mam Pandorę, mam wszystko. Ostatnie poprawki. I gotowa? Już wam pokazuję. Lusie. Taki płaszczyk. Płaszczyk masz cudowny. Uwielbiam go. No, płaszczyk jest piękny. Bardzo ładnie. Bardzo ładne te kolczyczki. No. Of course. Bardzo ładne. Ten. Bardzo ładny. A pokaż oko. A jakie masz oko? Ja cię kręcę. A to jest prezencik. Ta torba to... Nie? Jest. Ona, no, można by ją zabić. Taka jest solidna. Może z takiej grubej tektury, że szok. Tata długo? Tata się spieszy, daj spokój. Dopiero jest za 20, mamy jeszcze chwilkę. Nie stresuj się. Będzie fajnie. To jest Agata. Agata, powiedz coś do vloga. Cześć, jestem Agata. Jesteśmy w sali, w której za tydzień będziemy się bawić na mojej 18. Także mega, słuchajcie, są goście, jest śmiesznie, jest zabawnie. Jakby Agata też jest zabawna, jest zabawowa bardzo. Wszystko się dopiero zaczyna. Miejsce. I moi drodzy, raz jeszcze pragnę wspomnieć, że im mocniej, im głośniej śpiewamy, tym bardziej szczyt naszej jubilacji. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że gardła już są na tyle rozsłane, że możemy zacząć bez podkładu. Myślę, że mamy radę wszyscy razem głośno dla Weroniki. 3, 4, 100 lat, 100 lat. Pokaż tą potężną księgę, co to? Musimy poczytać. Co napisamy? Cute? Cute? Co jest? Słodka, utalentowana, kochana i ambitna? Tak. Albo najlepsza, najlepsza przewodnicząca samorządu w pierwszym LO. Jeszcze było takie... Ej! Nagram was! A już teraz wszyscy, którzy nie trzymają telefonów, rączki do góry. Jeszcze głośniej, wyżej! Smakowasztor? Jeszcze nie. Smakowasztor? Dobry. Ja lubię winogrona, więc mi smakuje. Ja też większa opinia. Większa opinia na temat tortu. Dobrze, zajebisty. O, no to zajebisty, no. Muszę jakieś przebitki do vloga nagrać. Mikola. Aniela męska, Aniela. Czas na luty. Zapraszamy. Oto może trzwo w górę do buteka. I przegramy. Jak żeśmy pił, to Senat! Widzę, Weronika, aż to da! Jak żeśmy pił, to Senat! A butelkę dolaj dalej! Jak żeśmy pił, to Senat! A butelkę dolaj dalej! Do ręki kielisz, i wypić aż to da! Jak żeśmy pił, jubilatka na wloga! Ja, hej kochani! Zabawa jest przednia, to my się zarobiliście, pozdrawiamy! Będzie mocne? Wielkie brawa, dziękuję mamie i zapraszamy tam. Dziękuję. Na razie. I zaczynam przesuwać. Ja jestem jubilatka. Sto lat to za mało. Sto lat to za mało.
Godzina pierwsza 30. Jak się bawimy? Super! Super się bawimy!